O ile łatwiej byłoby, gdyby idealne światło ustawiało się za nas. Nie zawsze jest to możliwe. Na szczęście dzisiaj mamy narzędzia, które wszystko ułatwiają. Światło, obiekt 3D i rewelacyjny iPad Pro. Dla posiadaczy najnowszego iPada Pro pojawiła się świetna funkcja, ponieważ jest to tak zwany obraz 3D i możliwość pracy na przedmiotach 3D. Tu od razu jest wgranych kilka przedmiotów. Ja pokażę takie atrakcyjniejsze, na przykład piękny kask. Możemy go sobie oglądać ze wszystkich stron, łącznie z wnętrzem. Pięknie światełko się układa, bliki różne. Ale na przykład też są wrotki. Cudowne, zobaczcie. No tam w środku one tak kiepsko wyglądają. Ale te wszystkie śrubeczki, metal, błysk, rolki, no to w ogóle jest jakieś sznurwadełka piękne. W każdym razie to super wygląda. Z takich ciekawych. O, to na przykład to, co mnie kręciło, to gitarka. Też można sobie ją z różnych punktów obejrzeć. Ale to, na co zwróciłem uwagę, to, że tu jest zadane światło. Proszę zwrócić uwagę, jak te wszystkie krzywizny są pięknie wyprofilowane właśnie przy pomocy światła. Żeby zobaczyć, jak to działa, to najprościej na takiej wazie, która jest też możliwość powiększania aż do faktury, oglądania jej pod każdym kątem, ale w momencie, kiedy chcielibyśmy ustawić sobie światło, które będzie nam pasowało do dalszej pracy, to trzeba wejść w ustawienia, edytuj oświetlenie środowisko i wtedy mamy, akurat ja wykorzystuję wszystkie możliwości, bo są 4 punkty światła, mamy możliwość budowania sobie odpowiednie obiektu przy pomocy światła. Proszę zwrócić uwagę, jak przesunięcie źródła światła powoduje, że ten obiekt nam się zmienia. To jest bardzo ważne na samym początku, kiedy chcemy określić ten przedmiot, czy chcemy, żeby bardziej światło było od dołu, czy bardziej od góry, wtedy obydwa źródła światła musimy przenieść na górę. Możemy jeszcze użyć następne, które nam troszeczkę wypłaszcza to, ale gdy przeniesiemy je na drugą stronę, a te damy tutaj, to już widzimy, że ten nasz obiekt, to źródło akurat niewiele nam daje w tym przypadku, ale na przykład te dwa bardzo pięknie rysują tę bryłę. Także przy tym sprzęcie, proszę zobaczyć, jak to wygląda pięknie w zbliżeniu, bardzo ładnie ta forma, może jeszcze spróbuję troszeczkę zaostrzyć ją, o. Jak ta, będzie, kiedy klikniemy gotowe, to mamy. O, tutaj w ogóle się zrobiło bardzo ciemno w środku, proszę zwrócić uwagę, jak zmiana tego źródła światła spowodowała też, że zupełnie inaczej rysuje się owal i wejście do tej wazy. Także dla tych osób, które posiadają ten sprzęt, to jest rzecz unikatowa i świetna, tylko pamiętajcie, przyglądać się obiektom w środowisku naturalnym. Tutaj tych środowisk mamy sporo, tam jest i plaża, i jakieś takie neutralne rzeczy studyjne. Ale jeżeli chcemy malować obraz, nie wiem, niech to będzie jabłko, czy gruszka, martwa natura, czy też portret, jeżeli chcemy to robić w 3D, to najważniejsze jest ustawienie takiego światła, które jest naturalne, które nie będzie powodowało, że nagle będziemy wyglądali jak wampir, bo będziemy podświetleni od dołu, czy twarz będzie spłaszczona. To właśnie na tym sprzęcie jest tym razem możliwe.